Dzień dobry. Dzisiejszy temat to będę dorosły w pracy. Dzisiaj opowiem Wam trochę o pracy, o tym, kto może pracować, po co pracujemy oraz co to znaczy być dobrym pracownikiem. Pracują osoby dorosłe. Osoby dorosłe to takie, które są odpowiedzialne i samodzielne. O tym uczyliśmy się w zeszłym roku. Ale osoba dorosła posiada też taki bardzo ważny dokument, który potwierdza, że jest dorosła, i taki dokument otrzymuje osoba, która skończyła 18 lat. I ten dokument to dowód osobisty. I ja też taki dokument posiadam, ponieważ jestem osobą dorosłą. Na tym dokumencie jest moje zdjęcie, moje imię i nazwisko oraz jest napisane, że jestem obywatelem Polski. Z drugiej strony na tym dowodzie jest mój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. I Wy też taki dokument dostaniecie, jak skończycie 18 lat. Teraz Wam opowiem o tym, po co w ogóle osoby dorosłe pracują. Osoby dorosłe pracują, ponieważ lubią to robić, ale osoby dorosłe pracują przede wszystkim dlatego, że za swoją pracę dostają pieniądze. Takie pieniądze, które dostaje się za wykonaną pracę, to jest wynagrodzenie. Osoba dorosła pracuje, a potem dostaje za to pieniądze. I gdzie my takie pieniądze możemy trzymać? Pieniądze można trzymać w portfelu. Zobaczcie, tu mam portfel. Portfel to jest taka torebka, która się otwiera, ma przegródki i tutaj możemy schować do tego portfela pieniądze. Chodzi o to, żeby tak schować pieniądze, żeby nam tych pieniędzy nikt nie zabrał. Pieniądze też możemy trzymać w skarbonce. Ja tutaj też mam skarbonkę. Do tej skarbonki możemy wrzucać pieniądze przez taki specjalny otwór. I te pieniądze z tej skarbonki trudno jest wyjąć. Możemy oszczędzać, zbierać wtedy te pieniądze, żeby na przykład sobie coś fajnego kupić. Dzieci często zbierają pieniądze właśnie w skarbonce, na przykład na jakąś fajną zabawę. Pieniądze też można trzymać na koncie w banku. I to jest takie najbezpieczniejsze miejsce do trzymania pieniędzy, właśnie po to, żeby nam nikt tych pieniędzy nie zabrał. Ale jak my te pieniądze z tego konta w banku możemy wyjąć? Czyli jak możemy je z tego konta z banku wziąć? Do tego służy taka specjalna karta płatnicza. Ja mam taką specjalną kartą płatniczą. Taką specjalną kartą można płacić za zakup. Czyli możemy płacić nie tylko pieniędzmi, ale jak mamy taką specjalną kartę płatniczą, możemy tą kartą płacić. I pewnie Wasi rodzice takie karty płatnicze mają. Taką kartę płatniczą też możemy włożyć do takiego specjalnego bankomatu. Na pewno kiedyś widzieliście taką specjalną maszynę. Wkłada się tutaj tą kartę płatniczą. Wciska się specjalny numer, czyli PIN tej karty. I z tego bankomatu wtedy można wziąć pieniądze. Właśnie te pieniądze, które mamy na koncie w banku. Ale w ogóle po co nam są te pieniądze? Na pewno wiecie, że pieniądze są potrzebne, żeby zapłacić za zakup. Można sobie kupić jedzenie za pieniądze. Można sobie kupić jakieś ubrania za pieniądze w sklepie odzieżowym. Można sobie kupić jakieś zabawki za pieniądze, można kupić jakąś książkę za pieniądze, można sobie też za te pieniądze kupić jakąś płytę, można za te pieniądze, które się ma, pójść na przykład do kina, albo do muzeum, albo do restauracji. Pieniędzmi też się płaci za mieszkanie. Mieszkamy w naszych domach albo mieszkaniach, ale za, na przykład za to, że używamy wody, musimy zapłacić. Opowiem Wam o tym, jak być dobrym pracownikiem. Żeby być dobrym pracownikiem,
trzeba coś umieć, czyli umieć wykonywać jakąś czynność, czyli nauczyć się czegoś oraz warto by było, żebyśmy to lubili, żebyśmy się nie zniechęcali i żebyśmy z przyjemnością wykonywali naszą pracę. I co na przykład musi umieć kucharz? Kucharz oczywiście musi umieć gotować, musi znać wiele przepisów i musi umieć wykonać dużo dań. I oczywiście też kucharz musi lubić gotować właśnie po to, żeby dobrze wykonywać swoją pracę. A na przykład kelner musi umieć rozmawiać z ludźmi, musi umieć zapisywać, co ktoś zamawia w restauracji oraz musi umieć potem tej osobie, która przychodzi do restauracji, temu gościowi to jedzenie zabić. I oczywiście kelner też dobrze jest, jak lubi swoją pracę, bo wtedy będzie ją chętnie wykonywał i wtedy będzie dobrym pracownikiem. A na przykład osoba, która sprząta, czyli sprzątacz, musi umieć sprzątać, tak? Czyli musi umieć na przykład zmywać podłogę, odkurzać, ścierać kurze oraz dobrze jest, jak taka osoba, która sprząta, lubi to robić, bo dzięki temu chętnie to robi i jest dobrym pracownikiem. A na przykład pracownik biura musi umieć obsługiwać komputer, musi umieć pracować z różnymi dokumentami. Zobaczcie, ja tutaj mam. Ja tutaj mam takie dokumenty i z takimi różnymi dokumentami pracuje taki pracownik biura i na przykład musi umieć je dobrze segregować. Ale słuchajcie, żeby pracować, nie trzeba od razu wszystkiego umieć. Można być pomocnikiem, na przykład pomocnikiem kucharza i wtedy nie trzeba umieć dobrze wszystkiego gotować. Można na przykład tylko kroić warzywa i w ten sposób pomagać kucharzowi. Można być na przykład też pomocnikiem pracownika biura i wtedy na przykład tylko segregować dokumenty albo na przykład stawiać pieczątki na tych dokumentach. I w ten sposób też można wykonywać jakąś pracę i dostawać za nią pieniądze. Zanim dostaniemy pracę, to musimy pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej. Co to jest taka rozmowa kwalifikacyjna? Wtedy przychodzimy do tej osoby, która nas zatrudnia i rozmawiamy z tą osobą i mówimy o tym, co lubimy, mówimy o tym, co umiemy właśnie, żeby ta osoba, która nas zatrudnia, wiedziała, co potrafimy i czy możemy pracować na danym stanowisku i czy na przykład możemy być pomocnikiem kucharza albo pomocnikiem biura. Na taką rozmowę kwalifikacyjną dobrze się jest ładnie ubrać i dobrze się jest przygotować i dobrze też jest być miłym dla tej osoby, z którą rozmawiam. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę o pracy i o tym, jak być dobrym pracownikiem. Do zobaczenia.